Cześć, witam wszystkich serdecznie z mojego warsztatu elektronicznego, bo jak niektórzy, co niektórzy wiedzą, naprawiam motocykle i elektronikę do tych motocykli oraz urządzenia różnego rodzaju elektroniczne. Dzisiaj przyszła do mnie paczka, w której mamy radio od Harley'a Davidsona Harman Kardon, które radia mają taką specyficzną usterkę, gdzie nie ma głosu, ale tym razem nie będzie naprawy z głosem, a naprawa będzie dotyczyła braku wyświetlania jakichkolwiek treści na wyświetlaczu tego odtwarzacza, więc przyjrzymy się, co tam mogło, do czego tam mogło dojść, co mogło się zepsuć, no i czy damy radę to naprawić, a podejrzewam, że tak. To jest właśnie ta rzekoma paczka, która przyszła z tym radiem od Harley'a. Otworzymy, zobaczymy sobie, co tam w środku siedzi. Uf, dobrze zapakowane, ale wiecie co, musicie pamiętać, że nawet jak tak jest zapakowane radio, nie może mieć żadnego luzu, nie może się to radio ruszać w środku, dlatego że no kolejne wibracje mamy, nie wiemy, co się tam może stać, ale dobra, najważniejsze, że jest zabezpieczone w dobry sposób. No tak, miałem dostać w paczce jeszcze dokładną informację, co tak naprawdę z tym radiem się dzieje, no i na jaki adres mam odesłać i jakiś kontakt z klientem, ale nie mam tutaj nic, samo radio. Jeszcze tutaj. O, jest kartka, przepraszam, jest kartka zwrotna, co my tu mamy napisane. Aha, nie działa wyświetlacz. Z radio od pana Ryszarda i resztę nie mogę pokazać, bo tam są dane teleadresowe, oczywiście wiadomo, ochrona danych osobowych, więc RODO tak zwane. Dobra, zamykamy to, podłączę radio do zasilania i zobaczymy, czy coś nam tutaj ruszy. Zawsze robię oględziny takie wstępne, czy radio nie było gdzieś uderzone, widzę, że tutaj już coś się działo, były jakieś takie perypetie tam się działy z tym radiem. Dobra, biorę zasilanie i podłączamy radio do zasilania, spróbujemy uruchomić. Radio już podłączyłem do zasilania, podłączyłem również głośnik. Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Czy w ogóle się coś pokaże? Nie mamy nic, nawet podświetlenia nie ma. O! Słyszymy, dźwięk jest. Syczenie w głośniku. Ale to radio bierze 5 amperów prądu. Łomatko. To radio bierze 5 amperów prądu, sobie wyobraźcie, naprawdę dużo. Katastrofa. O wiele za dużo. Dobra. Słuchajcie. Myślałem, że jest uszkodzone to gniazdo tutaj, ale zobaczcie, co znalazłem wewnątrz. Gniazdo. Moment. O. Gniazdo AUX, które po prostu odpadło. Powiem wam tak, był tu jakiś chyba potężny strzał w to radio, bo tak przylutowane gniazdo tak sobie nie odpada, nie? Logiczne, co? Masakra. Ale jaja, powiem wam. To radio jest tutaj wlutowane na płytę główną, widzicie? Po prostu wypadło, całe wyrwane zostało. Nie wiem czemu. Tu mam jakieś wygięcia. Dobra, no lecimy dalej. Lecimy dalej z demontażem. Zawsze należy na początek obejrzeć to dokładnie, taki jeśli nie wiem, jak to się stało, taki sprzęt po prostu, oczywiście nie ma jakichś mechanicznych uszkodzeń, a widzę, że coś się tutaj działo, zobaczcie, jak jest wykrzywiona ta blacha tutaj, jakby coś z góry uderzyło, więc no możemy domniemywać, że
jakiś strzał tam był i to zdrowy. Ale radio nam gra, nie wyświetla nam się żadna informacja na wyświetlaczu, a pobór prądu mam 5 amperów, więc to jest dosyć sporo i za dużo jak na taki radio odtwarzacz. Zobaczcie, co się stanie teraz po podłączeniu zasilania bez panelu przedniego. Radio się uruchomiło, gra, to znaczy, że panel nie jest potrzebny, żeby był dźwięk w radiu, ale teraz mamy 480 mA. Spróbuję włożyć ten panel. Zobaczymy, co nam tutaj się pokaże. Ale cisza. Spróbujemy podłączyć z powrotem CD. Zobaczymy, co się stanie. Włączamy. Płyta zagadała. Leci z płyty. Wyjmiemy tą płytę. Nie, chcemy... O kurde. Słuchajcie, ja was muszę najmocniej przeprosić. Ja was przepraszam najmocniej za pomyłkę. Każdemu się zdarzają pomyłki. To nie było 5 amperów, tylko 500 mA. Kurczę, przepraszam najmocniej. To było 500 mA. Dobra. Gdyby tu było 5 amperów, to by coś się tutaj już dawno jarało. Teraz tak, nie wiem, gdzie szukać tej usterki. Dobra, zdemontuję to po prostu wszystko. Najgorsze jest to, że nie ma schematów do tych radiotwarzaczy. No i trzeba, że tak powiem, po omacku tutaj działać. No i tak będziemy musieli drogą dedukcji po prostu sobie poszukać, ale... Skoro ten odtwarzacz działa nam bez panelu, to znaczy, że panel służy tylko do sterowania. Nie ma tam żadnej syntezy na nim, ani nic podobnego. Całe sterowanie odbywa się na płycie głównej, tutaj. Całe sterowanie, że tak powiem, radiem i radio, tutaj ta cała, że tak powiem, transformacja tych sygnałów odbywa się na płycie głównej, a nie panelem. Panel służy tylko do sterowania. I teraz musimy zobaczyć, czy my tutaj mamy w ogóle tutaj jakiś procesor. Nie, tam nie ma procesora. Po prostu procesor od grafiki jest tutaj, sterownik, a my nie mamy chyba tutaj zasilania. Nie mamy zasilania. Dobra, sprawdzamy, czy mamy napięcie. Tutaj na tym kondensatorze powinno być napięcie 5 V. Z tego, co pamiętam, jak już naprawiałem te radia. Teraz to sobie sprawdzimy. Dobrze, i zobaczmy, przeprowadzimy pomiar napięcia. Masę gdzieś sobie złapiemy. Jak widzicie, nie mamy 5 V na tym. Nie mamy 5 V zasilania na panelu. W ogóle zasilanie nam działa, tak. O,
przepraszam, nie włączyłem. Dobra, włączam jeszcze raz. Sorry, pomyłka. Napięcie kontrolne. Jest. Lecimy. Jest 5 V. Jest 5 V, moi drodzy. Jest dobrze. Dobrze. Więc zasilanie by było. 3 V. Sprawdzimy na tych stykach, które mamy tutaj. Trzymamy 5 V. 5 V. Chodzi na to, że zasilanie na panel mamy. Ajajajajaj. Może się okazać, że po tym strzale, którego doznało to radio, może być jakieś mikropęknięcie na płycie głównej, ale widzę, że jest oderwany. O, ten soket jest oderwany. Zobaczcie, ja wam zrobię zoom. Patrzcie, jeszcze troszeczkę może. To gniazdo jest oderwane. Może jakaś ścieżka jest oderwana, albo masy nie dostaje ten panel. Ja zdemontuję to wszystko z tej obudowy. No i spróbujemy to przelutować, sprawdzić, czy nie ma jakichś zimnych lutów, zerwanych lutów i tak dalej. Płytę już wyjąłem, ale słuchajcie, co tutaj jest już nie tak. Już wiem, że ktoś w tym radiu coś naprawiał, ponieważ była wymieniana już końcówka mocy. Zobaczcie, jest pasta nałożona, a fabrycznie jest tutaj taka specjalna przekładka. Nie ebonitowa, ani ceramiczna, ale ktoś to... Kurde, ktoś to tutaj tak polutował, że... Nieciekawie, co? Wyczyścimy, zostawimy. Widzę, że dwie nóżki ktoś tutaj wyciągnął, naprawił. Po prostu te dwa łącza się musiały uszkodzić i dlatego są dołożone te kawałki drutów i głos wrócił nam. A teraz jeszcze muszę się zająć tym, żeby wyeliminować tę blachę. No i wtedy dostanę się do tego gniazda i będę mógł wszystko zobaczyć sobie, jak to gniazdo tu wygląda. Więc ja się zabieram już w tym momencie za wylutowanie tej blachy. Udało się wylutować tą blachę. Powiem wam, nie jest prosto, bo kawał blachy naprawdę energetycznie odbiera ciepła tyle, że lutownicę trzeba nastawić na 480 stopni i wtedy można cokolwiek robić. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Muszę sprawdzić teraz sobie lupą, czy... bo nie mam mikroskopu. Czy tutaj któreś styki nie są luźne lub zimne luty i zaraz wracam do was. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj w okolicy tego gniazda znalazłem mnóstwo takich jakby jakieś śniedzi takiej, jakby tutaj woda się dostała. Nie wiem, czy to nie ma też jakiegoś związku z tym, że ten panel nie działa. Zimne luty spróbuję poprawić, może coś zadziała, bo jesteśmy tylko w stanie tyle zrobić na teraz. Trzeba po prostu szukać. Słuchajcie, przelutowałem tutaj kilka tych ścieżek, tych złączy od tego gniazda, słuchajcie. Chyba będę musiał to potem przelutować, ale coś mi się zdaje, że tutaj nie było styku na tym zasilaniu chyba.
jak nie będziemy dalej działali. Spróbujemy to podłączyć, zobaczymy co się dzieje. Może oddalę kamerę, żeby było lepiej widać. O. Podłączę panel. Już będzie widać. Uwaga, włączamy. Jest! Mamy obraz. Czy wy to widzicie? Mamy obraz, ale nie działa nam podświetlenie. O, o, o. Jak przekręcę panel, to podświetlenie się pokazuje. Może zgaszę to światło tutaj. O. O, jest podświetlenie. Jest się maksymalnie ściemnione, o. Widzicie? Działa, działa, działa ten panel, teraz działa, ale podświetlenie jest coś nie tędy, więc chyba coś ze stykami jest. Ja spróbuję te styki wyczyścić. Spróbuję te styki poczyścić. Zobaczymy, co to nam da, czy nam to w ogóle coś da. Więc lecimy z czyszczeniem styków. Zaraz sobie tutaj na patyczek wezmę jakiś izopropanol. Spróbujemy na początek delikatnie tym środkiem. Coś mi się wydaje, że chyba trzeba będzie podgiąć te flaszki. Okej. Dobra. Podłączam. Wiecie co? Będę musiał chyba jeszcze panel rozebrać i tutaj poprawić te luty. Coś te złącze chyba jest nie bardzo. Ale dobra, sprawdzamy. Uwaga. Podłączamy zasilanie. Włączę światło. Uwaga. Włączam zasilanie. Jest obraz. Jest wyświetlanie. Wyświetlacz działa, ale w dalszym ciągu to... Co to jest problem z tym podświetleniem? I to jest chyba bardziej wina panelu. Jak dociskam panel dwoma palcami, to podświetlenie mi się tutaj pokazuje. O, na czerwono. Teraz świeci, nie świeci, świeci. Nie wiem, czy to widać, ale powiem wam, zobaczcie. Docisnę, o, włącza się podświetlenie. Więc chyba panel na stół jeszcze, moi drodzy. Ha! Jest, mamy to. Super, cieszę się bardzo. Potem wrzuciłem to gniazdo z AUXa, zobaczymy co i jak. Podłożę płytę. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj, że gdzieś w tym miejscu jest ten problem. Gdzieś w tym miejscu jest problem z tym gniazdem, z tym wtykiem, ono jest takie ruchome. Któryś styk tutaj chyba nie łapie. Zaraz to zobaczę pod lupą. Widzicie co, nie wygląda mi to na to, żeby to była wina tego, bo tam wszystkie styki są ok. Wydaje mi się, że to radio chyba znam, ale dobra. Wydaje mi się, że będę musiał jeszcze tutaj przeprowadzić wnikliwą kontrolę tych ścieżek, tych złączy i jeszcze raz tu przelutować się na całej długości. Wtedy zobaczymy, co będzie się działo. Słuchajcie, mam tutaj taki pseudomikroskop, jak widzicie tutaj. I możemy zaobserwować teraz te tutaj połączenia tego gniazda. Widzicie, spróbowałem to polutować, coś tam złapało. Muszę zrobić z tym porządek po prostu. Tutaj wygląda wszystko jakby było w najlepszym porządku. Ale poprawimy te luty, wyczyścimy to, zobaczymy co dalej z tego wyjdzie. Podejrzewam, że problem jest gdzieś tutaj i na samym złączu, ponieważ to złącze, moi drodzy, to złącze może mieć słabe styki. Ja je potem podoginam, spróbujemy to wszystko zmontować. Podoginam te styki i zobaczymy. Tak, zobaczcie, przelutowałem wszystko, jak tu widać. Wyczyściłem z topnika. Teraz wszystko trzyma elegancko. Wlutowałem też to gniazdo tego AUXa. Moment, troszeczkę ostrości. O. Tutaj była uszkodzona jedna ścieżka.
i tą przelotkę po prostu dolutowałem w ten sposób, kurczę, powiem wam, nie mam wprawy do lutowania pod mikroskopem, ale to na pewno trzyma, będzie na pewno ok. Z tej strony również przylutowane wszystko, grubiej dałem tej cyny tutaj. Dobrze by to było na jakimś kleju jeszcze może zamontować, ale myślę, że nie ma sensu. Tutaj reszta tych elementów wyczyściłem, tyle co się dało. Tutaj wszystko było jakieś brudne, takie zasiędziałe, wyczyściłem to, jeszcze tutaj zostały jakieś paprochy, ale to już, że tak powiem, w późniejszym etapie będzie do wyczyszczenia. Ok, dobra, składamy to, moi drodzy, składamy to i próbujemy, czy będzie teraz znów działało normalnie po włączeniu, bez ruszania tym panelem, czy będzie działało to podświetlenie, czy jeszcze coś trzeba będzie tutaj zrobić. Dobra, mamy to, panel. I powiem wam, nawet sam panel ciaśniej teraz wchodzi. Dobra, wyłączę to podświetlenie. Uwaga, zasilanie. Ta-da! Działa z podświetleniem. Zobaczcie, zbliżenie zrobię. Świeci na czerwono. Podświetlenie działa cały czas. Dobra. Co? Możemy to składać w całość do obudowy. I dzwonię klientowi, że mamy naprawione. Ha! Jest. Udało się. To jest najważniejsze. Najgorsza jest naprawa bez schematu, moi drodzy. Ale przy odrobinie szczęścia zawsze się uda. Odtwarzacz wstępnie złożyłem. Jeszcze jedna próba przed zamknięciem całkowitym. Czy będzie działało? Uwaga. Włączam zasilanie. Ta-da! Działa podświetlenie. Działa, moi drodzy, wszystko. Mamy dźwięk, jak widzicie. Musimy włożyć antenę. Czy do gniazda antenowego jakiś przewód, żeby sprawdzić, czy... I jest czułość, coś się dzieje, więc jest ok. Dobra, prostuję to mocowanie tego CD i składam to już kompleksowo, docelowo, żeby było na gotowe. Złożone, test końcowy, już CD podłączamy, uwaga, wyłączę tu oświetlenie znowu, włączam zasilanie, ta-da! Harman Kardon, bardzo ładnie widać, działa, radio szumi, jest, dobra, spróbujemy teraz uruchomić CD. Dobra, nie będziemy puszczali dalej. Wiemy, że działa, bo może być nieciekawie z YouTube'em. Moi drodzy, naprawa udana pomyślnie. Włożę płytę i odeślę do klienta. Jak widzieliście, naprawa była dosyć skomplikowana, ponieważ no, nie mieliśmy schematu, nie wiedzieliśmy, co zmierzyć, co i jak. Wiem, że na pewno napięcie na panel musi być 5,5 V, przepraszam. Ale udało się. Okazało się, że gdzieś pozrywane były, że tak powiem, luty, ścieżki mnie trzymały,
więc wymagało to wyczyszczenia, przylutowania z powrotem i radio o dziwo gra. Słuchajcie, to są bardzo częste usterki w takich motocyklach, w Harley'u, szczególnie kiedy kupuje się go po dzwonie jakimś albo używane i gdzieś tam to radio na pewno miało dzwona, bo widzieliście wyrwane to gniazdo tego AUX-a tutaj, który się znajduje na panelu przednim. Ja je wlutowałem, wszystko jest ok. Nie sprawdzę dlaczego. Nie mam podłączonego sterowania do kierownicy, żeby przełączyć sobie tryb AUX, ale wiemy, że CD działa i działa na pewno nam radio, więc moi kochani, no jak widzicie, udało się. Bardzo się cieszę z tego faktu. Taka informacja, jeśli jesteście zainteresowani montażem modułu Bluetooth, żeby puszczać sobie muzykę z telefonu bezprzewodowo w takim radiu, jak najbardziej robię to. Mówię o tym radiu, Harman Kardon. Czy ja to dobrze mówię? Harman Kardon, tak. W tym radiu jest możliwość zamontowania modułu Bluetooth dodatkowego, którym możemy przesyłać sobie muzykę i słuchać tej muzyki oczywiście podczas jazdy z telefonu lub innego urządzenia, które emituje nam sygnał Bluetooth. Moi drodzy, to by było na tyle. Oczywiście jeśli się materiał podobał, proszę o łapkę w górę, jeśli nie, no to oczywiście w dół. Zachęcam do dyskusji pod filmem i pozdrawiam Was serdecznie, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.